Witajcie w drugim odcinku z gry Last Day on Earth Survival. Ja jestem oczywiście Flotar i jeżeli pod tym filmem będzie 3000 lajków, wjeżdżam w tą pełną wersję. Wydaje to 24 zł i po prostu e, kupuję te rzeczy. To jest taki, powiedzmy, season pass. Ja to tak rozumiem, że za każdy poziom będę po prostu dostawał jakieś tam lepsze nagrody. Na przykład za pierwszy poziom e, dostałbym trochę waluty premium oraz na przykład AK-47. Także wydaje mi się, że warto i przy okazji wbijcie na gierwach, gdzie skoro jestem Flotar, macie 3% zwrotu. E, Słuchajcie, wbiłem sobie chyba szósty poziom. Czekajcie, czekajcie, bo gdzie to jest? Gdzie to jest level up? Nie, nie, nie. Tego tutaj nie ma. Flotar, to nie o to chodzi. Wbiłem sobie jakiś tam w miarę fajniutki poziom. I mogę sobie kupić na przykład taki piec. A nie, ja, czekajcie, ja mam w takim razie piąty poziom, bo przed chwilą dosłownie expiłem. Mówię, dobra, wbiję następny poziom i mówię, będę miał odblokowany ten piec, który sobie zbuduję, oraz to radio. Ale niestety okazuje się, że jeszcze w takim razie, o kurde, jestem głodny i spragniony, i ogólnie jest lipa. Weźmy sobie, odbierzmy rzeczy, które mam gdzieś tutaj inbox. O, open. I patrzcie, mogę sobie take, kliknąć. Talam, i dostałem jakieś tam przedmioty za pierwszy poziom. Nie wiem, czy, to, czy dobrze robię, że po prostu to teraz odbieram. I to jest, widzicie, co jest dziwne. Czy ja przed chwilą, no znaczy, wbiłem dwa poziomy, a mi pokazuje tak, jakbym mógł odebrać nagrody. Yy, o, aha, inwentory jest full, dobra, może dlatego jestem problem, tutaj sobie skrzynkę wybudowałem, był nowy update, w ogóle nie wiem od czego zacząć i jak widzicie się plączę, próbuję 500 rzeczy na raz powiedzieć, standardzik, dobra, odłóżmy sobie te przedmioty, co to jest, jakiś scrap metal, Okej, okay. drewno nie potrzebuję, w ogóle wszystkie surowce, które były wokół mojej bazy, no to e, starałem się je podnieść już. A, mamy Krafat Dokrajt. Ej podobają mi się te zadania. Powiem Wam, że gierka naprawdę się wydaje bardzo fajna. I to zależy tak naprawdę od was, czy będziecie chcieli jej więcej, bo wiecie, to ja zawsze pytam, o, czy chcecie tą grę na kanale, bo ja mogę sobie grać prywatnie, nie? Bo naprawdę giera jest bardzo przyjemna do grania. E, ale czy wy chcecie ją na kanale, to dle, dlatego mówię, to zależy od was. Dlatego piszcie komentarze, zostawiajcie łapy w górę i oglądajcie te filmy. E, Okej. Okay. Mamy tutaj jakieś zadania. Spoko, tym się zajmiemy e, może za chwilę. Czekajcie, kamieni mi nie będzie aż tyle potrzebnych tych kamieni. I sekunda, chcemy sobie odebrać te ofry. Co to jest? Okej, okay, you will get one. O, dostaniemy jakiś super e, przedmiocik za obejrzenie reklamy. No dobra, i co dostałem? Okej. Okay. Nie mówcie, że te wszystkie rzeczy, które tutaj były. Dostałem za jedno obejrzenie reklamy. A, dobra, to jest opening skrzynki. Proszę, dajcie mi. Kurde, myślałem, że legendarny. Przy... Jezu, dostałem najgorszą rzecz. Dobra, czyli za co godzinę mogę sobie obejrzeć jedną reklamę. Szkoda, bo naprawdę byłem przekonany, że dostanę coś fajnego. E, wezmę te wszystkie rzeczy. I mamy tego naszego gaida Full Version Your Level. Jak to jest? A, potrzebuje 15 punktów. Pewnie z tych zadań, tak, z tych zadań dostaje się po prostu punkty. I za tą dostaję kolejny poziom. W sumie to jest nawet lepsze. No, to jest. To nawet, nawet spokój Znaczy chciałbym dostać po prostu ten karabinek już teraz, w tym momencie, ale widocznie tego nie mogę e, dostać. Trudno. Mm, jeśli chodzi o zwierzęta, to powiem Wam tak. Tutaj był kolejny pies obok tego. Um, obok tego auta. O kurde, czekajcie, bo ja też umieram. Muszę. A, muszę coś zjeść. Już. Ile mam głodu? Gdzie, gdzie tu są moje statystyki, moje postaci? Nie, 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 widzę. Select skill. No właśnie, mam piąty poziom i mogę tak, szczęście. Mm -hmm. mam 2% szans. Dobra, ja uwielbiam takie, je, jeden nawet procent. Food resource, nie, 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 2% szans na pozyskanie lepszego lutu. E, mamy zwiększonego healtha. Mm, i dostaję 5% więcej expa. No dobra, w sumie to, to, mi się, to mi się przyda. Piąty poziom mam na razie, mój nick Flotar. E, I dzisiaj pójdziemy chyba sobie na pierwszą wyprawę, tylko... Ja bym chciał dowiedzieć. Aha, tu są moje statystyki. Czyli co, zjedzmy sobie co nieco? Ok, i wypijmy jedną wodę. No, i teraz jestem full najedzony, full napity. Hmm. Weźmy sobie tego pieska. Będę już miał dwa, dwa psy, jeżeli wszystko się powiedzie. Chociaż z tego co zauważyłem patrzcie, eee, Pets i do tego dog crate'a, można kupić za 23 zł i to, to są jakieś psy po prostu, które tam e, widzicie, można kupić za na przykład 10 zł i tak dalej. Ale czy można skraftować w takim razie normalnie e, miejsce dla tego psa, bo tego przyznam szczerze, że nie widzę. Jeżeli posiadanie psa równa się wydawanie pieniędzy, no to sieranie coś takiego mi się podoba. E, dobra, schowajmy, schowajmy psa do skrzyni. To wcale nie jest dziwne. To wszystko jest pod kontrolą i pójdziemy sobie na jakąś wyprawę, bo chyba nie można tutaj spać z tego co widzę, tu powinno mi się mięso przerabiać, okej, okay, Mam jakieś paski wołowiny suszonej i dobra, ruszamy. Jakiś zombiak tutaj też był, w ogóle umarłem, powinno leżeć. O, widzicie, leży moje ciało. No nic z tym nie mogłem zrobić i te wioski, te wszystkie miejsca, które odwiedzałem w poprzednim odcinku i mówiłem, o, zobaczcie, jakiegoś gracza zabiję, Nie, no to się okazało z tego co mi napisaliście, że to są l boty. To są boty i te wszystkie miejscówki też są botów. Więc. Event! Okej, okay, rozbił się jakiś samolot. Gdzie się rozbił samolot? Hmm ran 30 punktów energii, czyli z powrotem będzie 60. Dobra, idziemy. Pierwsza wyprawa roz, rozwalony samolot. I za 23 godziny. Czemu mi pokazuje, że znowu za 24 godziny będzie dokładnie to samo. Uuu, tam jakie? Ile miejscówek jest? Dobra, troszkę punktów oczywiście zmarnujemy, ale trudno. Enter. Wiecie co mi nie pasuje? Że jakby nie mamy za bardzo możliwości. Znaczy jest możliwość, że będziemy czekali chyba, nie wiem, z 15 minut, e, zanim dojdziemy do tego miejsca ręcznie. Ale powinny, powinni troszeczkę te czasy jednak zmniejszyć. W ogóle no mówię, był nowy patch. E, coś tam dodali, ale tak naprawdę ja nie wiem co dodali, bo nie orientuję się jeszcze w tej grze za bardzo. A, przeszukiwanie. Może dostanę jakiś rzadki lód? Albo coś takiego. Uuu! Kurde, kij baseballowy. Dobra, ja chcę kij baseballowy. Apteczka, dobra, take all. Naprawdę tych przedmiotów będzie tak dużo tutaj? Wow. I pewnie będą jakieś zombiaki? Czapka, dobra. Właśnie, ja muszę się ubrać też. Equip, od razu bierzemy czapkę, zakładamy. pyk. E, co mi nie będzie potrzebne? Może ta skóra? Ja wiem, że reszty rzeczy potrzebuję. Do budowy motocykla, chociaż z tego co pisaliście motocykla chyba się nie da um, zbudować bez wydawania pieniędzy, ale wiecie, do, dojdziemy do tego kiedyś. O, Equip. Co to jest? US Army. A co mogę z tym zrobić? No i zobaczcie jak wygląda jak totalny kozak teraz. No i teraz mogę się bić z zombiakami. Ej, bo ja się boję, że się wkręcę w tą grę trochę. Bo bardzo mi się podoba. E, buty. Okej, okay, mogę zobaczyć... Hm. Wydaje mi się, że... Te, które założyłem, są lepsze. Tylko, że ja nie mam miejsca. Hmm, powinienem te rzeczy odłożyć. No. Się nie spodziewałem, że aż tyle tego tutaj będzie. O kurde. Jaki spalo spalony człowiek. Aj, straciłem 30 punktów energii, żeby zobaczyć, że jest dużo skrzynek, ale. O, smartfon. Apteczkę sobie na pewno wezmę. E, linę też sobie będę mógł wziąć. I to jest jakaś śruba albo coś takiego. Wziąć, przepraszam. A ja bym chciał zawalczyć z jakimś ultra zombiakiem, na przykład z tobą. I wiem na przykład, że mogę się skradać, co mogę sobie wcisnąć. I wtedy zadaję trzy, ymm, trzykrotne po prostu obrażenia temu zombiakowi. Dobra, trzeba trochę podekspić też. W sumie najpierw mógłbym się przebiec i sprawdzić, czy są tutaj jakieś zombiaki do zabicia. Ale z tego co widzę jest ich bardzo mało skrzynek jest. Za dużo jest tych skrzynek. Kurde. To oni specjalne twórcy robią, wiecie? Ja, ja to wiem. Oni specjalnie to robią, żebyś kupił jakiś ultra plecak. Zobaczymy, czy w Witem Shopie jest jakiś plecak. Equipment. Eee, dobra, dobra, dobra. Ja chcę plecak. Building, Pets, Transport. Dajcie mi Best. View. O, tu, tu jest plecak, ale to jest zwykły, tak? To jest najzwyklejszy plecak. Ale 4,59, to tak, wiecie, tak Ci gara sugeruje. No kup to, no potrzebujesz tego. Ale ja mam jakiś plecak teraz? A nie, ja mam jakiś plecak. Tylko pytanie, ile on ma slotów? Brakuje mi, wiecie. Także kliknął sobie w te przedmioty i zobaczył jakieś szczegóły. Ale trudno, będziemy sobie przeszukiwali. Ciekaw jestem, czy za przeszukiwanie na przykład dostaje expa. Tak powinno być. Eee, woda, w sumie wodę możemy uzupełnić. Jest jakiś scrap metal, puszki, tak samo. I ten smartfon. Pewnie smartfona y, mogę rozłożyć na części jakieś tam podstawowe w y, warsztacie, tylko ja nie mam warsztatu, bo potrzebuję surowców. Więc to jest tak naprawdę błędne koło o piwo. Sztabka złota. Obsawiam, że to jest bardzo wartościowe, dlatego. <słuch> to i tak się kończysz, dobra. Już ciebie, już ciebie nie będę potrzebował. A mogę to wypić? O! O kurde, roaming zombie. Co jest? Gra mi się ścięła. Dobra, jestem z powrotem w grze i miejmy nadzieję, że ten zombie mnie nie zabił. Uwaga, wchodzimy. Nie wiem, coś w ogóle się popsuło, jakieś artefakty zaczęły mi wyskakiwać na ekranie. Mam nadzieję, że to nie przez moją kartę graficzną. Okej. Okay. Żyję. To jest najważniejsze, ale mam... Mój strój jest na wykończeniu, totalnie na wykończeniu. Wezmę sobie, użyję apteczki. Dobra. I złoto. Dostałem w ogóle jakiś super przedmiot, złoto. Tylko... Pytanie. Co ten przedmiot tak naprawdę mi daje? Dobra, przeszukujemy dalej. Nie wiem, sorry za ten błąd. W ogóle wiecie co? Jest bardzo podobna gra, tylko że z dinozaurami. Jest dokładnie taki sam. Ty, ile złota jest. Czy to jest jakiś ultra-legendarny przedmiot? Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę chciałbym, żeby tak było. Eee, no, jest bardzo podobna gierka z. O kurde, o tutaj zombiak upieprzony, tylko, że z dinozaurami, jest taki sam em, taki sam widok, właśnie też jest mobilna gra, właśnie tą też grę możecie pobrać sobie w opisie Zawsze linki daję do tych gier, w których gram, złoty zegarek Taśma, Taś, taśma na pewno się przyda, tylko kurde, zamiast tego, dobra, dobra zjem to Jakiś soczy, soczysty stek ehm, Lina, dobra, powiedzmy, że linę nie potrzebuje. Ale mnie to irytuje, że mam bardzo mało miejsca w ekwipunku. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo mnie to irytuje. Dobra, przeszukujemy dalej. Mówię, szkoda, szkoda też, że tu się nie rozbije jakiś taki ultra rzadki boss, którego bym sobie z chęcią pokonał. O, chyba coś idzie. W sumie mogę to zjadać od razu. I to się nie będzie marnowało. O, no to jest dobry pomysł. Bo wiecie, znajduję jedzenie i je będę zostawiał. A nie, tak to będę cały czas najedzony i nie powinno być problemu. O, kurtka wojskowa, biorę. Czapka. Dobra, to wydaje mi się, że ma lepsze po prostu statystyki, tak patrząc po prostu na ten przedmiot. Okej. Okay. W ogóle jakieś bunkry mówiliście. Czekajcie, żebym wybudował 100 room, w ogóle można kupić sobie kamienny pokój. O kurde, ile tego kamienia, bo trzeba. Że trzeba wybudować CB radio i będzie mógł się skontaktować z jakimś dealerem, jakimiś gośćmi, którzy będą chcieli mnie po prostu zaatakować oraz dostać kod do bunkra. W sumie to naprawdę brzmi spoko wszystko. Tylko po prostu, wiecie, no muszę znaleźć surowce. A czego mi w sumie brakuje na to? A, jakiś kabel, przewód. Tutaj mamy sztabki, czyli tak będę musiał zbudować ten pies, a mam wszystkie surowce na niego i trzy deski. No to ten w sumie jeden przewód jest mi na razie potrzebny. Za chwilę sobie wrócimy do domu. Obczajmy, co tam jest. Co tam. Je, je, jakie jeszcze przedmioty mam, tylko wiecie co? Jeszcze szukamy. Jeszcze szukamy, bo jest szansa, że po prostu e, znajdziemy coś bardzo dobrego, albo po prostu uzupełnimy zapasy, bo to, dobrze, że te przedmioty po prostu mogą się stakować. O kurde, ty Wilk! Okej, okay. Z takim wilkiem jeszcze nie walczyłem. A skórę miałeś, kolego. To nie, 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 nie. Nie krwawie, nic się nie dzieje. Dobra. Le A ja mam piąty poziom. To chwila, to ja kończyłem tamten film na trzecim poziomie. Pistolet. Uuu, dobra. Wiem, wiem, że to pewnie nic takiego, ale powiem Wam tak, cieszę się. Naprawdę się cieszę, że znalazłem ten pistolecik. I wezmę go sobie w zamian za. Za drewno, kamień, taśmy, wodę, te kwesty. Nie, nie wiem, czy wiecie, to jeżeli nie będę już miał tej kartki, to czy coś się złego stanie. Dlatego weźmiemy, pozbądźmy się może drewna. Albo nie, przecież narzędzi mogę się pozbyć, bo je w każdej chwili mogę też zrobić. Dobra, mam pistolet. Ty naprawdę super drop jest tutaj. Opłaca się chodzić na te eventy, tylko szkoda, że straciłem e, aż tyle energii. Take all. A, dobra, ja mogę sobie po prostu klikać. A ja wiecie, ja ręcznie przenoszę te przedmioty niepotrzebnie. A, czyli tutaj już przeszukałem to. ok, To też już przeszukałem. Czyli coś mi jeszcze zostało? Czy na pewno są jakieś skrzynki, które po prostu pominąłem? Ale też nie będę tutaj siedział nie wiadomo ile. Łom. Dobra, zamiast dzidy od razu wlatuje łom. Dobra, chodź tutaj, zombiaku. Mam... Ten tasak też się trochę będzie niszczył oczywiście. Ale... Na razie na razie daję radę. W sumie domby trzeba było rozbrować. Ja pewnie też będę sobie grał pomiędzy odcinkami Equip. No, dobra, od razu sobie zmieniłem. Ten tasak na chyba lepszy troszkę. I co, wracamy. Wracamy do domu, tylko może jeszcze sprawdzę, chyba ja tą czapkę. Equip. No, tą czapkę sobie zamienię. Bo tamta była trochę zniszczona, take all, nic tutaj nie mogę zebrać niestety już. Tutaj też nic, bo inwentory jest full. Dobra, wracamy. Napiszę w komentarzach, czy według Was zostałem dobre przedmioty, czy to raczej były syf. O, wydaje mi się, że broń i złoto no to są przedmioty, które będą naprawdę potrzebne. Tylko teraz: militarny backpack, maczeta, 50 końców za 9,89. Jesteście złymi ludźmi, twórcy. Naprawdę jesteście złymi ludźmi. Że takie rzeczy mi polecacie wtedy, kiedy wiecie, że ja tego bardzo potrzebuję. Albym przytargał przedmiotów do domu. I właśnie, wiecie co, też muszę sprawdzić? Czy surowce wokół mojej bazy, one będą się respiły. Co to jest? Czy w tym sensie mogę sobie tutaj iść? po co są te znaczniki? A nie, 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 ja nie. A, to jest OK, bunkier, a tutaj? A, to jest po prostu. OK, 6 minut. Będę szedł z jednego punktu na drugi, a do domu. Uwaga. Sprawdźmy, ile będę szedł do domu. 25 minut, rozumiecie? Gdyby to było 5 minut, to pewnie mógłbym pomyśleć, czy by tego nie zrobić. A tak, to będziemy mogli jedną wyprawę na odcinek robić taką większą. Bo inaczej to kompletnie nie będzie się opłacało. A mi też nie będzie się chciało czekać po prostu, powiedzmy, pół godziny, żeby w jedną stronę iść. Także już zaczynam widzieć minusy, ale na razie plusów jest na tyle dużo, że po prostu i tak się świetnie bawię. Dobra, już jestem w domu, jestem w domu. Nie się w surowce zrespią, mm -hmm. bo inaczej będę musiał coraz dalej, coraz dalej biegać po te surowce, a to też mi się nie podoba. Jakieś, wiecie, kamienie, trochę drewna, nie, nie mówię, żeby tego było bardzo, bardzo dużo, ale jakieś takie podstawy mogłyby być. Ok, w ogóle naprawiłem sobie dom, jak widzicie, teraz to wszystko wygląda troszkę lepiej i pytanie, czy mogę się przespać. Nie, chyba muszę po prostu przeczekać e, tą noc. Okej, okay, CB radio Mhm, mm mhm, mm taśmę, mam taśmę A mogę po prostu to już dać? A, mogę Okej okay. Jakiś Tych dwóch rzeczy nie mam Hmm Złoty zagarek A, Mam w ogóle trzy złote zagarki I pytanie, czy mogę to jakoś rozłożyć na części, może tutaj? Pyk Okej okay. co jeszcze, mam sztabki złota, pyk Otwórz recepty, znaczy otwórz craftingi. A, czyli to są. Dobra, bo to jest do przerabiania drzewa. No to w sumie mogę to zrobić. To nie, się przerabia to drzewo na deski. Dla mnie to nie ma problemu. Um, jeszcze chciałbym zobaczyć. Tak, czyli tego nie mogę blokować, bo nie mam szóstego poziomu, rozumiem. Tutaj nic nie mogę kupić, no bo nie mam jak tego kupić. I co? Tak naprawdę to by było na tyle. Poszliśmy na pierwszą wyprawę. Ja wiem, że w tych odcinkach na razie dużo się nie dzieje, ale wiecie, to są początki gry. Ja się też uczę wszystkiego. W ogóle, jeżeli macie dla mnie jakieś porady, co robić, gdzie robić i jak robić, no to śmiało piszcie w komentarzach, bo na pewno to się przyda. Oh, kurde. O! Oh, czekajcie, tu są narzędzia? Chwila, ja mogę. Small Box? A co to jest? Chapel. Ja mam dwie skrzynie. Dobra, czekajcie, będę mógł. Okej, okay, chwila. Chwila, moment. Nie, nie będę mógł zrobić tego radia. Kurde, już, już myślałem, że uda się to naprawić. No, bo i tak mi tych śrub brakuje. Tak. Complete. Czyli tutaj miałem przez cały czas skrzynkę, której... <gryw> na, na którą nawet nie zwróciłem uwagi. Aj, mamy znowu te, właśnie te zadania. Czyli zrób, zrób coś tam, zrób coś tam. Uh, into to dog crate. No na razie nie mam psa. Rich Bunker Alpha, visit Limestone Ridge. Zrób trzymałe skrzynki. No wiecie, to są takie proste rzeczy w sumie. Proste kwestiki. I to jest ten kabel. Ten kabel też był na coś potrzebny, ale teraz już nie pamiętam na co. W sumie możemy to szybko e, sprawdzić w craftingu prysznic, na razie chyba nie jestem brudny więc to, to, to mi się nie przyda a i to będzie mi łapało deszcz i będę mógł po prostu napełnić swoje butelki dobra, także e, drugi odcinek, last day on earth mamy za sobą mm. czekam na wasze komentarze, dziękuję za uwagę i życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!